Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witajcie, kochani, w tym świątecznym, bożonarodzeniowym dniu. Nieco inna sceneria, jak widzicie, dlatego że też jestem w innym kraju, jestem w Anglii i posługuję na parafii w tym okresie bożonarodzeniowym. Pomagam na parafii, więc no właśnie inaczej niż do wczoraj te nagrania będą wyglądały, ale zaraz o tym powiem. Najpierw pozwólcie, że złożę wam najserdeczniejsze życzenia. Chciałbym, żebyśmy wszyscy razem wzrastali w Jezusie. Chciałbym, żebyśmy zrobili kolejny krok w wierze w tym roku. Właśnie przez święta Bożego Narodzenia to jest wyjątkowa okazja, bo raz w roku świętujemy narodziny, przypominamy sobie to, co się stało w Betlejem, kiedy Bóg przyjmuje ciało człowieka i staje się jednym z nas. Więc pozwólcie, że te życzenia będą dotyczyły właśnie tego, by Słowo stawało się ciałem. To znaczy, żebyśmy potrafili permanentnie, w najróżniejszych okolicznościach, sytuacjach, w których jesteśmy, odczytywać to, co On do nas mówi. Żebyśmy potrafili wsłuchać się w Jego głos, który kieruje do nas na najróżniejsze sposoby, w najróżniejszych miejscach, przez najróżniejsze sytuacje. Żebyśmy potrafili odróżnić ten głos od głosu tego świata, żebyśmy potrafili, słuchając tego głosu, podejmować dzieła, do których nas wzywa, bo kiedy Pan mówi, to po to, żeby nas posyłać, pokazywać, co mamy robić w kontekście naszego życia, w kontekście niesienia Jego słowa dalej. O, notabene, bardzo łatwo odróżnić wtedy głos Boga od naszego głosu, no bo gdy rozmawiamy ze samym sobą, to nic nowego nie zrozumiemy. Kiedy słuchamy tego, co Bóg mówi, to dostajemy odpowiedzi, które nie są z nas. I to jest najprostszy sposób zrozumienia słów Pana, że Jego myśli nie są naszymi myślami. Więc słuchajmy Jego myśli, abyśmy mogli robić Jego dzieła, abyśmy się mogli cieszyć tym, że stajemy się pomocnikami Boga w tym, do czego On nas zaprasza. Tego życzę wam na każdy dzień, nie tylko na czas Bożego Narodzenia. Rzecz druga, zanim rozpoczniemy dzisiejsze rozważanie, rozpoczynamy rekolekcje bożonarodzeniowe. Rekolekcje bożonarodzeniowe, może to dziwnie brzmi, słyszeliśmy o rekolekcjach adwentowych, wielkopostnych, a tutaj bożonarodzeniowe. Za mało dziękujemy za to, co Jezus zrobił dla nas, przychodząc w ludzkim ciele. I to jest pierwsza motywacja, uwielbienie Boga i dziękczynienie za dar Jego wcielenia, przyjścia do nas w ciele ludzkim. On nie skorzystał ze sposobności, aby być na równi z Ojcem, ale ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się w tym, co zewnętrzne, podobny do nas, uznany za człowieka. To przecież Paweł o tym mówi, czytamy o tym, kiedy odkrywamy Jego bóstwo, które Jezus skutecznie zasłaniał, przychodząc na świat. Więc chcemy najpierw dziękować za to wszystko, co zrobił dla nas, a po drugie prosić. Rozważania przez te wszystkie dni do 6 stycznia będą prowadzili kolejni księża i będą one modlitwą o pokój wobec tego wszystkiego, co się dzieje na świecie. Nie tylko wobec tych 22 wojen, które dzieją się w różnych krajach, o których wiemy, ale także wobec tego wszystkiego, co dzieje się na wschodniej granicy, wobec tego wszystkiego, co dzieje się w wielu sercach. Więc niech słuchanie tych rozważań przez te kolejne kilkanaście dni, aż do 6 stycznia, będzie znakiem naszego zatroskania o pokój na świecie, a jednocześnie modlitwą uwielbienia Boga. Do każdego filmiku także będą dodane pewne zadania, to znaczy będą wpisane w opisie filmiku propozycje tego, jak możemy się duchowo rozwijać, skoro tak bardzo wam się to spodobało w czasie adwentowego naszego przygotowania, to będziemy w tym trwać. Ja będę proponował konkretne filmiki do obejrzenia, które będą zalinkowane pod filmikiem z poszczególnych dni rozważań prowadzonych przez moich kolegów, moich braci, współbraci, księży. No dobra, a teraz rozważanie. Duchu Święty, poprowadź nas w taki sposób, abyśmy mogli usłyszeć ten głos, który Ty kierujesz do nas przez Słowo, które sam do nas głosisz, kiedy my to Słowo chcemy przyjmować. Maryjo, proszę Cię, osłaniaj nas płaszczem swojej miłości, wstawiaj się za nami u Boga, abyśmy mogli wypełnić to,
czego pragnie Twój Syn, abyśmy mogli robić wszystko to, co się Jemu podoba i tylko to, co się Jemu podoba. Słowo z dzisiejszej Ewangelii brzmi tak. Na początku było Słowo, Słowo było Boga i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga, wszystko przez Nie się stało, bez Niego nic się nie stało, co się stało. Na pierwszy rzut oka może się okazać, że to Słowo wydaje się być takie niezrozumiałe, ale musimy pamiętać, że ci, którzy obserwowali życie Jezusa, patrząc na to, co On czyni, mieli tysiące pytań. Skąd On ma tą moc? Skąd On ma tą władzę? Jak to się stało, że On jest nauczycielem, za którym idą tłumy? To jest bardzo ważne dla nas w kontekście tego, że Jezus ma samoświadomość tego, kim jest i jaka jest Jego misja. To jest także bardzo ważne dla nas, bo Jezus nie odkrywa raptownie tego, kim jest i po co przyszedł. On, można powiedzieć, że nawet swoim uczniom dozuje tę wiedzę. To jest jakby istotne, bo gdyby powiedział o tym wszystkim, co uczniowie mają przeżywać pod koniec swojego życia, prawdopodobnie żaden z uczniów nie zdecydowałby się na samym początku już za Nim pójść. Po drugie, Pan Jezus, przychodząc na świat, pokazuje sens naszego życia. Nie korzystając ze sposobności, aby być na równi z Ojcem, jak czytamy u świętego Pawła, ale stając się podobnym do nas we wszystkim oprócz grzechu, przychodzi, aby nas podnieść, aby umrzeć za wszystkie nasze grzechy. Nie tylko te, które popełniamy, ale także popełnimy. Oczywiście umiera za każdy grzech i każdego człowieka, żeby każdy miał śmiały przystęp do Ojca, abyśmy mieli moc odrzucania grzechu, abyśmy mogli każdego dnia wybierać Go na naszej drodze jako jedynego Zbawiciela i Pana. I zarzuty, które są kierowane do Pana Jezusa, to są zarzuty na poziomie tego, że On urodził się cały w grzechach, a śmie pouczać Żydów? Inne zarzuty, myśmy się nie urodzili z nierządu. Jeszcze inne zarzuty, Ty, będąc człowiekiem, czynisz się równym Bogu? Żydzi nie mogli przyjąć tego, że właśnie w Nim objawia się Bóg, który przynosi zbawienie. I za to między innymi, jak czytamy w Ewangelii, chcieli Go ukamienować nie jeden raz. Dla nas jest to szalenie ważne, ponieważ widzimy Jezusa, który uczestniczy w dziele stworzenia przez tę dzisiejszą Ewangelię, że jest od początku, że to On jest tym, który jest blisko nas, który nas powołał przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. Tego, który ma plan, tego, który tak naprawdę chce nas poprowadzić na tej drodze. Dzisiaj bardzo chciałbym, żebyśmy tego Jezusa, który przychodzi jako żyjący i działający Bóg, odkryli także przez książkę, która jest nagrana jako audiobook. No właśnie, która jest świetną opowieścią o tym, jaki jest Jezus, którego chcemy poznawać, którego chcemy przyjmować, który żyje pośród swojego ludu, żyje przez to, że został z nami przez wszystkie dni aż do skończenia świata i jest obecny w swoim Kościele. Chciałbym, żebyśmy tę książkę, którą dzisiaj będziemy mogli wysłuchać, potraktowali jako takie zaproszenie do zmierzenia się, jak to jest z moją relacją do Jezusa, na ile głęboko wchodzę w tę bliskość, na ile rozumiem to, czego On ode mnie oczekuje. To jest oczywiście zachęta i zaproszenie wynikające z dnia dzisiejszego, z tego pierwszego dnia naszych rekolekcji bożonarodzeniowych. I oczywiście druga rzecz, którą chciałbym Wam zaproponować, nie mam tutaj możliwości wystawić Najświętszego Sakramentu Pana Jezusa, ale idziemy do Jezusa dzisiaj, do żłóbka. Pokłońmy się Mu, popatrzmy na to małe dziecię i zobaczmy, na ile my jesteśmy otwarci na to, żeby z tego, co się stało tam w Betlejem, czerpać do naszego życia. Niech to będzie czas zamyślenia, zasłuchania, zapatrzenia, żeby z tego spotkania z nowonarodzonym
wynikało konkretne dobro. W tych ostatnich dniach spotkałem jedną osobę, nad którą modląc się, miałem doświadczenie tego wszystkiego, co dzieje się w jej życiu. I kiedy skończyłem modlitwę i powiedziałem o tym wszystkim tej pani, ona powiedziała: ksiądz trafił, dokładnie tak się dzieje. Nie bardzo rozumiałem nawet o co chodzi, ale pomyślałem sobie, myśląc o was dzisiaj, że ta sytuacja bardzo pomaga, każda taka sytuacja, w której Bóg daje nam uczestniczyć w doświadczeniu Jego miłości w najróżniejszych sprawach, bardzo pomaga w gruntowaniu naszej wiary, no i w tym, że coraz bardziej Mu ufamy. Na to wszystko serca wam błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Do zobaczenia, do jutra z pierwszym z moich współbraci kapłanów, który będzie drugiego dnia rekolekcji Bożonarodzeniowych.